środkowoeuropejski hub z udziałem Polski. Jest szansa na taki twór? Ja myślę, że tak, że jeżeli w ogóle myślimy o perspektywie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli w ogóle mówimy o perspektywie rozwoju sektora energetycznego w Polsce, to jest to dla nas olbrzymia szansa, ale zarazem olbrzymie wyzwanie. Szansa, ponieważ Ukraina jest trzecim co do ilości gazu ziemnego państwem na kontynencie europejskim, dysponującym największymi złożami po Rosji, Norwegii. A w związku z tym jest to podmiot, który potencjalnie może być niezwykle zamożny, chociażby z punktu widzenia eksportu tego dobra, które posiada. Z drugiej strony my jako Polska aspirujemy do tego, żeby nie tylko rozwijać naszą gospodarkę, ale integrować gospodarczo wszystkie państwa, które należą do Międzymorza, czyli od Morza Bałtyckiego poprzez Adriatyk do Morza Czarnego. I na tym tle stworzenie takiego środkowoeuropejskiego hubu gazowego, które paradoksalnie powielałby nazwę istniejącego miejsca lokalizacji gazu w Baumgarten, który dokładnie nosi tą samą nazwę, byłoby czymś, co dawałoby nam bardzo dużą przewagę i konkurencyjną, i gospodarczą. Z punktu widzenia Polski to jest gospodarka, konkurencyjność i rozwój. Z punktu widzenia Ukrainy jest to niezawisłość, samodzielność i samostanowienie o sobie w sferze gospodarczej. Polacy potrzebują moim zdaniem Ukraińców, a Ukraińcy potrzebują Polaków. Jesteśmy ich jedynym rzecznikiem i jako taki podmiot jesteśmy w stanie ich wspomóc. Jeżeli to nasi bracia zrozumieją, to wygramy na tym i my, i oni. Jeżeli nie wykorzystamy tej szansy, to z perspektywy powstania Nord Stream 1, Nord Stream 2, a być może i kolejnych Nord Streamów 6, 7, 8, Ukraina przestanie być państwem tranzytowym. Z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej niezależna, niezawisła Ukraina nie powinna dysponować ropociągami, gazociągami, które nieeksploatowane ulegną korozji, czyli krótko mówiąc zniszczeniu, i w perspektywie dekady Ukraina z państwa, przez które przechodzi tranzyt, stanie się państwem zacofanym gospodarczo. I to jest ta szansa.